No witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku City Skyline 2. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy oczywiście kontynuować tę rozbudowę naszego miasta. Tutaj powiększa się osiedle, w ogóle patrzcie ile tutaj samochodów stoi, to jest dla mnie jakaś tragedia. Ja im tu dałem parking, tutaj parking cały zawalony. W ogóle zarabiamy na tym 61 miejsc na 60. Nasze miasto jest mega wydajne. Tak jak ostatnio szkoły, teraz parkingi. Myślałem właśnie nad rozbudową tego naszego osiedla tutaj. I w ogóle odblokowały nam się parki, moi drodzy. Myślę, że tutaj właśnie coś będziemy mogli już uatrakcyjniać to miasto. Plac biwakowy, park dla psów. Coś większego? Mały plac. Dobra, tutaj gdzieś przy tej strefie handlowej. Zobaczmy jak z tym zasięgiem tutaj. O, albo plac dla psów damy koło policji, tak? Troszkę tematycznie, że tak powiem. I w ogóle myślałem, moi drodzy, żeby porobić tutaj ścieżki między tymi osiedlami. Tutaj właśnie na przykład można by przejść sobie odtąd tutaj do tego początku. O, już to byłoby ciekawiej. No i nawet to lepiej wygląda z góry, bo tak na przykład jak ktoś chce przejść na drugą stronę, to nie ma jak, co nie? Dlatego sobie chyba teraz szybko porobię takie dróżki. No i właśnie już tutaj po osiedlach są takie dróżki, żeby gdzieś tutaj sobie przejść. One nie są też tak równo, co jest też bardzo fajne. No i tutaj w tych pustych miejscach jakby jakieś drzewka urosło, to też byłoby fajnie. W ogóle patrzcie jak ten fajnie pas wygląda tutaj przy drodze. Jak mamy jesień, no elegancko tutaj nam to trochę odbija. Mam nadzieję, że te drzewa urosną, bo z tego co wiem, te drzewa tak nie rosną tak od razu, tylko z czasem. I moi drodzy, jeżeli odcineczki City Skylines 2 wam się podoba, to nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Jeden park daliśmy tam, ale to jest za mało, to jest dla psów. To może jeszcze mały park gdzieś damy koło szkoły na przykład? No bo wiadomo, zawsze taki park przy szkole jest spoko. Może tak damy tutaj na środek skrzyżowania, no ktoś tam straci miejsce pracy, ale co tam? Uczniowie też gdzieś muszą czasami wyjść, nie wiem, na fajeczkę. Więc taki park jak najbardziej, to się jeszcze jakiś sklep zaraz wybuduje, gdzie będzie można kupić nielegalnie energetyka, strefa handlowa, może tutaj jakiś plac zabaw też bym widział, bo nie wiem czy będę poszerzał tutaj tą osiedle, czy już po prostu takie zamknąć, to będzie po prostu takie osiedle domków jednorodzinnych, myślę, że tyle starczy, tylko nie podoba mi się jedna rzecz, że tutaj są te zakończenia, bo jednak mi się to zakończenie tymi tutaj domami podoba, szeregowymi, więc tutaj niech się też wybudują te domy szeregowe, a tu prowadziłbym jeszcze tak drogę, gdzieś tak... Czy te budynki się zburzą? Nie. Dobra, elegancko. Dobra, to możemy zrobić jeszcze coś takiego. Tutaj taką nierówną ulicę, bo tak, bo tutaj właśnie przechodzi ta szkoła. O, coś w tym rodzaju, to mi się podoba. I tutaj wszędzie te domki szeregowe, jako takie zamknięcie tego osiedla, tylko widzę, że nie ma zapotrzebowania, to one się budować nie będą. Bo widzę, że mamy zapotrzebowanie, moi drodzy, na mieszkania o wysokim zagęszczeniu. Dlatego sobie przejdziemy może teraz tutaj i zobaczmy, może spróbujmy te tanie mieszkania jakieś tutaj wybudować. Zobaczmy, coś się wybuduje, tak, od razu ruszyła tutaj budowa. No i tutaj już ten żuraw ma sens. W ogóle mamy kolejne punkty. Możemy mieć też służby transportowe. Dobra, na razie to zostawię, bo nie chcę tutaj czegoś złego zrobić. Zobaczmy w ogóle na nasz budżet. No budżet tak mech. Troszkę tracimy. Zarządzanie odpadami tutaj zarabiamy. Z racji tego, że ten parking jest dosyć spory, a dalej potrzebujemy tutaj miejsca. Tutaj myślę, moi drodzy, że kolejny parking też postawimy. Tak się zastanawiam, czy może tutaj nie postawić. O, właśnie. Dobra, tutaj postawię troszeczkę drzew, bo troszeczkę mnie irytuje to, że tutaj takie puste przestrzenie mamy między tymi betonami. Więc na razie trochę tam drzewek będę dorzucał, że coś tam sobie urosło. Tutaj kolejny parking, elegancko. Miejmy nadzieję, że zaraz będzie się tutaj zapełniał i zobaczymy ten budynek w ogóle. Też, moi drodzy, odblokowały mi się surowce naturalne i to widzę, że mamy żyzną glebę. To trochę lipa, bo tutaj raczej nie planuję jakiegoś tutaj rolnictwa czy takim osiedlu. Tutaj mamy w ogóle żyzne gleby, ale tu, co my mamy tutaj? Czy to jest ropa? Tak, to jest ropa, okej. Okay. Tu mamy dużo ropy. Wiem, że z tym rolnictwem jeszcze była taka sytuacja, że nie wszędzie musimy mieć te żyzne gleby, dlatego ja jeszcze to sprawdzę. A to chyba jest tak, że jak kurczaki mamy, to kurczaki mogą rosnąć sobie wszędzie, znaczy hodować możemy. Tylko ja bym tu nie widział właśnie takiego, moi drodzy, przemysłu rolnego. Rolnictwo to w ogóle bym widział gdzieś tam bardziej. No właśnie, tu mamy żyzne gleby, tu mamy i tu wtedy to rolnictwo miałoby sens. I ogólnie mamy tutaj niezłe zapotrzebowanie też na usługi biurowe, bo też się właśnie pod koniec tamtego odcinka dużo rzeczy podblokowywało. Możemy stawić biura i myślę, że coś po tej stronie możemy kilka biur postawić. Od razu się budują. Tutaj też jeszcze Z2. A może na razie aż tak nie trzeba, bo widzę, że zapotrzebowanie nagle spadło. A i moi drodzy, no przecież bym zapomniał. Bo były właśnie pomysły, moi drodzy, na nazwę miasta i najbardziej mi się spodobał Ryniogród. Ta nazwa mi się najbardziej podoba. Jeszcze były tam rynie małe i duże, ale to może tak dzielnice jakieś poznazywamy. Jeszcze zobaczymy. Hej, ale piękny szary blok tam tutaj powstał. Bo to są te tanie mieszkania. No dobra, ciekawie to wygląda, naprawdę. Myślę, że tutaj trzeba stworzyć kolejne osiedle z domkami jednorodzinnymi, bo widzę, że jest zapotrzebowanie. Tutaj ta droga może w sumie tak o sobie skręcić, na takim łuku. I od tej drogi sobie też wyprowadzimy sobie coś takiego, żeby mniej więcej się łączyło z tą autostradą. Postawię sobie tutaj taką kolejną siateczkę. Tutaj też. Tu sobie tak elegancko połączymy, nawet fajnie skrzyżowanie się zrobiło. No i trochę tutaj teren taki nierówny. Ale dobra, dobra. I tu zrobimy sobie drugi taki wyjazd. Tylko prosto, proszę. Dobra.
dobra, mniej więcej jest prosto. Dobra, czyli tutaj mamy gotowe nowe dzielnice. A tu może będziemy mogli zrobić tutaj ponowne takie pasy, żeby tutaj były te blisko ulicy, te duże budynki, te domki jednorodzinne bardziej takie schowane. Oj, proszę bardzo, pierwsze tutaj osiedle już rozplanowane. O, i mamy rezydencja Gwiazdy Popu. I ta rezydencja w sumie mogłaby tu gdzieś sobie przypasować. A dawaj tutaj, o, tu będzie rezydencja. Myślę, że bardzo ładnie będzie się tu prezentować. Też mamy nowoczesny klasyk. I też możemy postawić jakiś tutaj budynek. Tylko on mi tutaj tak średnio pasuje, bo on jest trochę właśnie taki właśnie klasyczny. Dobra, może go zostawimy sobie na później, gdzie indziej. No i mamy zapotrzebowanie, moi drodzy, na sklepy oraz strefę przemysłową. Może tutaj postawiamy sklepy. Tak, tutaj będzie taka strefa handlowa, tutaj mieszkalna. Myślę, że to ma sens. Tutaj jakiś kolejny parking by się przydał. Ale na spokojnie, na razie niech to działa. Ja tu wam puszczę taką dróżkę, żebyście mogli sobie przejść. O, jeszcze coś takiego, takie dróżki osiedlowe. To już raczej mogę sobie te chodniki blokujące kratki rozwalić. Dobra. No właśnie, mamy 14 zezwoleń. To może jednak bym ruszył te rolnictwo dzisiaj. Moglibyśmy może tutaj coś zadziałać? W sumie czemu nie? Tu już jakieś takie rolnictwo mogłoby działać. Mamy bardzo dużo lasu, więc leśnictwo również. Dobra, kupię na razie sobie ten kawałek ziemi. Trzeba tę drogę na pewno tutaj poszerzyć. Tę drogę trzeba tutaj przedłużyć. Coś w tym rodzaju. Zobaczmy. I możemy tutaj właśnie postawić sobie produkcję zboża. Ten teren możemy tutaj sobie tak fajnie zrobić. Gdzieś do tego momentu, żeby tutaj było takie zamknięcie. O, teraz tutaj sobie będę to elegancko zaznaczał. Dobra, i tu byśmy mieli pierwszą farmę. Tu kolejną. Tutaj troszeczkę nie wykorzystam jakby całego terenu, ale to aż tak jakoś tam super nie boli. O, i proszę bardzo, mamy takie dwa placki tutaj. Tutaj jeszcze to poprawimy, żeby ładnie tutaj to dochodziło do drogi. Nawet można by tu drogę poprowadzić kawałek dalej i normalnie dorzucić też kurczaki. O, i proszę bardzo. Nawet tutaj nawet nieźle to wyszło. Teraz już myślę, że lepiej się to prezentuje. Więc tutaj mamy kurczaki, a tutaj, moi drodzy, mamy zboże. Więc może tutaj z czasem ten deficyt się zmniejszy. Chociaż widzę, że i tak dalej potrzebujemy dużych ilości. Ale dobra, może to się tam jeszcze trochę rozwinie. Tutaj domki się wybudowały, ale widzę, że nadal jest zapotrzebowanie. Więc niech się kolejne domy budują. O, tutaj coś się dzieje? Jakieś korki? Co tu się dzieje? Już takim ciężko z wyjazdem. A, bo tu są światła. Po co tu są światła? Tu wyłączamy światła. Teraz będą mogli szybciej się poruszać. Tu jeszcze dobudujemy sobie, proszę bardzo. Niech się budują kolejne fabryki. Zarząd parku odblokujemy. Parki sportowe i duże parki. O, tutaj możemy dać duży plac zabaw. To będzie nam tutaj bardzo dużo terenu ogarniać. No, od razu widać, te duże parki to jednak robią robotę. A tutaj damy duży park miejski. Że tutaj te budynki, co będą się budować, też tutaj będą korzystać. Zobaczmy na sklepy. Czy tutaj się opłaca budować sklepy? No, najbardziej się tu opłaca. Może tutaj jeszcze wykorzystamy te miejsca, żeby może jakieś takie mniejsze się pobudowały. Tutaj już na przyszłość postawimy sobie kolejny parking. Mamy też dostęp do autobusów, ale myślę, że to jeszcze jest za małe tutaj, żeby autobusy ogarniać i drogi. Co tu się zadziało? Co tu się dzieje? Miejsce zbrodni, a okej. O, dostępność do krematoriów mamy zerową, ale dobra, to jeszcze nie jest aż tak źle. To jest trochę niepojęte, ile tutaj po prostu oni chcą tych miejsc na domki jednorodzinne. Tutaj bym prowadził takie drogi, ale bez łączenia się z tą główną drogą. Tutaj się wybuduje coś dużego. Tutaj też możemy postawić jakieś takie mniejsze sklepiki. Tutaj w sumie też coś w tych pasach takich podwójnych. Nieco coś się buduje. Jakiś tam klientów będą mieć na takim osiedlu. I co, mamy porzucony. Dlaczego oni chcą porzucić taki piękny blok z tanimi mieszkaniami? Małe domy. No co oni chcą? Nie wiem, dziwne, dziwne. Małe domy minus 16. Nie rozumiem, o co w tym chodzi, że co, widzą małe domy, czy co? I może właśnie trzeba by też pomyśleć, moi drodzy, nad liceum, żeby ci nasi mieszkańcy się rozwijali tutaj. I może tutaj właśnie będzie duże osiedle. Jeszcze ono jest puste, no bo wiadomo, dopiero się rozwija. Ale takie liceum tutaj to nie byłby zły pomysł. I może byśmy zrezygnowali z tej drogi tu. I musimy zainwestować w przyszłość naszego narodu. I postawić liceum. Krzywa droga już to tutaj problemy tworzy. No dobra, to może postawmy po prostu to w ten sposób. Zobaczmy, co będziemy mogli tutaj zrobić z tą szkołą. Możemy tutaj skrzydła dorzucić i w razie czego możemy boisko sportowe. O kurde. Nie no, boisko sportowe raczej w tym liceum nie przejdzie. Tutaj może tą drogę sobie tak przedłużę. O, tylko tak, żeby się nie łączyła tutaj. I teraz jest pięknie. O, a co tu się dzieje? Jakieś koreczki? No, trochę jest tutaj, czyli... O, kolejny budynek nam się tutaj udostępnił. Okej. Mają problem, żeby wjechać na tą strefę. No tak, bo w sumie to jest tylko jedna droga dojazdowa. Więc może trzeba to troszeczkę naprawić. I stworzyć tutaj drugi dojazd. W razie czego? No, jak będą dwie drogi dojazdowe, już powinno być lżej, tylko tutaj światło może na razie wyłączymy. No i od razu samochody tutaj zniknęły. Bo też jak jest więcej dojazdów, no to wtedy też wiadomo,
będą miały tutaj łatwiejszy, szybszy dostęp. Już tutaj te domy szeregowe zaczęły się budować, bardzo fajnie, więc jakieś tam zapotrzebowanie od razu jest uzupełniane. O, tu widzę, że kurczaki elegancko sobie radzą, moi drodzy. Już jakieś pierwsze gospodarstwa tutaj powstały. Mamy świnie, mamy konia i ten budynek tutaj się zburzył. No, trudno się mówi. O, tu ładny budynek możemy tym postawić właśnie. A może tu koło liceum postawimy? Nie, tak średnio. A co tu w ogóle się pobudowało? No, jakiś taki sklepik, dobra, i bardzo fajnie. O, to chodzi, że na takich osiedlach takie rzeczy powinny być. Ale te parkingi tutaj są, no, tutaj spore. I z tego co wiem, na tych parkingach można nieźle zarabiać. Tutaj mają wysoki czynsz, to mogą się przeprowadzić do mieszkań, gdzie jest taniej po prostu. Czyli do tych tutaj, dwóch wieżowców, który jeden już upadł. Tutaj jest ten nierówny teren i on mi tak średnio się podoba. Czy my możemy coś z tym zrobić teraz? Jak są już budynki tak średnio z tego co widzę. Muszę pamiętać za ten raz, żeby najpierw równać teren, dopiero później coś budować. Może nie ma tragedii, ale mogłoby to wyglądać lepiej. Tutaj dałem, żeby sobie wybudowali jak chcą, po prostu. Po prostu zaznaczyłem całe kratki, jest najciekawiej jak to będzie wyglądać, bo gdzieś tu jak są te przestrzenie między domami, myślę, że to ok wygląda, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak będzie wszystko skupione. Ej, kolejny budynek tutaj może upaść, ja bym zrobił coś takiego. To bym wyrzucił na razie i ogarniajcie to, że porzucono. Kurde, niedobrze. Niech się zbuduje tutaj jeszcze raz, niech się ogarnia typ, nie wiem. O, pożar. Mamy pożar, moi drodzy, ale tutaj straż pożarna elegancko sobie poradziła. Powiem wam, że denerwują mnie te takie puste miejsca. Tutaj trzeba po prostu sadzić drzewa. No, jakoś teraz to lepiej wygląda. Jeszcze jak te drzewa urosną, bo tak, bo te się już chyba wydają takie większe niż te tu. Znaczy w ogóle będzie fantastycznie. Ty, w ogóle tutaj my ścieki wywalamy, a ja tutaj osiedle domków stawiam. I zobaczmy jak to wygląda. Ej, nie wygląda to aż tak źle jak sądziłem. Ale chyba wolę jednak ten styl. Taki, że są te odstępy. Z tego co widzę jest tutaj zadowolenie, ale jest niestabilny zasięg służb zdrowia. Ale tutaj na razie ta klinika powinna wystarczyć, jak coś tutaj w tym mieście już będziemy stawiać, znaczy na tym osiedlu. No właśnie, może im tutaj coś postawimy, jakieś boisko do koszykówki. O, przy szkole to miałoby sens. No i właśnie tutaj taki maszt musimy postawić, żeby tutaj ludzie mieli zasięg. Może postawmy gdzieś go, gdzieś przy tej głównej drodze. Może tutaj, o, proszę bardzo, w miarę w centrum. Jeszcze coś możemy zrobić, usprawnia działanie, dorzućmy to sobie i zwiększenie zasięgu. I zobaczmy. Nie no, elegancko, tutaj ładnie łapie te tereny wszystkie, gdzie mieszkają ludzie. Jest całkiem fajnie. O, a co tu mamy? Tu mamy coś z dala od nas. Jakiś pożar. To niedobrze. Ty no, oni są strasznie dużo domków jednorodzinnych. To mi się trochę nie podoba. Bo chciałbym już stawiać osiedla, gdzie się dużo ludzi zmieści. Patrzmy właśnie na produkcję. Mamy, moi drodzy, produkcję. Jest tutaj, zboże się ogarnęło. Mamy bardzo dużą produkcję. Nadwyżkę mamy, kurczaków jeszcze moglibyśmy więcej zrobić. W ogóle kamienia byśmy potrzebowali, mamy bardzo duży deficyt w kamieniu. No i dobra, w sumie ten kamień to można chyba wszędzie wydobywać. Tego co się orientuje, więc w sumie moglibyśmy poświęcić tą stronę tutaj. Czyli jak mamy te nasze autostradowe rondo. Właśnie, może będę już mógł odblokować te węzły drogowe. Dwa punkty brakuje. No dobra, to może na razie to sobie odpuszczę. I bez przyciągania, proszę, wypuszczę sobie tutaj taką po prostu drogę. Tutaj może delikatnie zrobimy coś takiego, o. Albo tak, o, lepiej to wygląda. I tu możemy nawet do samej wody to sobie zrobić. Poszerzyć ten teren. No i proszę bardzo, mamy elegancką tutaj, moi drodzy. Ło! Co to jest? Elegancka maszyna, moi drodzy. Wydobywamy tutaj kamień. Kamieniołom. Ty, ale potężne to i fajnie, w ogóle ślicznie to wygląda. No, prawdziwa strefa przemysłowa. Wzrost zapotrzebowania na mieszkanie o wysokim zagęszczeniu. No to mamy średnie, zobaczmy, czy to jest, czy trochę to zapotrzebowanie to zniweluje, czy nie. No z tego co widzę, to nie. A gdybyśmy właśnie takie budynki tutaj postawiali, te mieszane, też nie budują się. Ale te europejskie domy o dużej gęstości zaludnienia jeszcze nie możemy. Jeszcze trzy poziomy potrzebuje. No oni ciągle chcą tylko, moi drodzy, domków jednorodzinnych. W ogóle jest jesień i ciągle pada. Jest taka trochę tak, niby trochę złoto, ale zaraz szaro. Zapotrzebowanie na firmy ciągle tu jest, dlatego trzeba powiększać strefę jeszcze bardziej. O, jaką mamy teraz nadwyżkę tego kamienia, piękna sprawa. W sumie też byśmy mogli tutaj postawić sobie i też tak zrobię przemysł leśniczy. O, tutaj widzę, że jest taka wyznaczona strefa i będziemy z tego sobie pobierać drewno. Też myślę, że tutaj przydałoby się połączenie między tymi osiedlami, tym tutaj i tym tu. Bo tutaj ci sobie wyjadą na rondo, albo właśnie pojadą tędy. Tylko tutaj byśmy zrobili taką bardziej zakręconą drogę. A gdybyśmy tą drogę stąd wywalili na przykład, o, to byłoby coś. Tutaj można by coś pobudować. Ta droga też mi tak średnio pasuje. Nie przejeżdżają na razie przez te osiedle. Ja to tak lubię czasami coś porozwalać, no nie? Że coś wybuduję, jest jakaś koncepcja, a zaraz jednak, no nie, zmiana. No bo trzeba tych domków jednorodzinnych. Burżuazja, chcę tylko w domkach mieszkać. Trochę przypędzlowałem tutaj drzewkami, ale to na spokojnie, jeszcze jak się pobudują budynki, trochę tych drzewek zniknie. Te drogi to ja tutaj chyba połączę.
Czyli tutaj za mało klientów. Jak tu całe osiedle zaraz obok. No już trochę tak te zapotrzebowanie na domki nieco spadło. Tutaj znowu musimy zrobić trik z dróżką. To też nie ma zapotrzebowania na te domki szeregowe, bo chętnie tutaj bym też otoczył to wszystko domkami szeregowymi. A w ogóle możemy taksówki postawić w sumie. Tutaj koło tych służb drogowych. Gdzie my tu mamy? Niech tutaj będzie, tu gdzie jest ten park. Niech sobie taksówka podjedzie. Tutaj mamy policję i klinikę. Tutaj też mogą taksówki sobie podjechać i mieć postój. Przy cmentarzu jak najbardziej. No i tutaj tak przy tej strefie handlowej albo przy liceum. O, taksówki będą miały swoje postoje i będzie można korzystać z ich usług. O, tutaj się wszędzie pobudowały takie same budynki. Śmiesznie to wygląda z góry, co nie? Taka linia tutaj, taka sama i tutaj, ale dobra. Ej, ale tak patrzę po tym zapotrzebowaniu, że to strasznie dużo tych domków trzeba jednorodzinnych. Trzeba tutaj normalnie kupić dalszy kawałek ziemi, te trzy. Nie myślę, że będziemy to powiększać. Tylko muszę tutaj stąd ten park wywalić na razie. No i kilka osób straci dom, bardzo mi przykro. No i tutaj kolejna siateczka poszła. O, ale coś krzywo. Coś zepsułem. Ale też sobie teraz przypomniałem o czymś istotnym, że trzeba by tu wyrównać teren. Aż nam się tutaj taka... no, że tak powiem, różnica terenu zrobiła. Ale dobra, ważne, żeby osiedle było proste. No i dobra, tutaj teraz wyrzucamy lokatorów, że tak powiem. Może trochę im pomogę. I proszę bardzo, również tutaj zaznaczone. I budujcie się domki jednorodzinne, błagam. O, i rośnie nam od razu, moi drodzy, zapotrzebowanie już na średnią gęstość. Ale od razu spadło. No i dalej ta wysoka. No ciekawe, że się wybudowali tu, a nie tu. Myślę, że tu można by podłączyć drogę. Dobra, tą drogę teraz sobie tą główną jeszcze przedłużę. No taki spory kawałek i tu sobie, tu możemy rzucić rondo, żebyśmy mieli dojazd na to osiedle. Dobra, to jak jeszcze to się nie wybudowało, to oddamy im tu jakiś park. Duży plac zabaw, okej. I to łapie zasięgiem tutaj całkiem sporo. Ale dobra, jeszcze tutaj coś może przy końcu im dorzucimy. Duży park miejski, o proszę bardzo. I tu jeszcze można by zrobić coś takiego. Poprowadzić sobie tą drogę tak przez środek. Nawet tutaj tak do brzegu. A ta droga mogłaby się tutaj fajnie trochę połączyć. O, coś w tym stylu i coś w tym stylu. O, i proszę bardzo. Też te ładny taki zakręcik. No jak mi teraz jeszcze zaraz wywali znowu zapotrzebowanie na te domki, to ja już nie wiem po prostu. Wiecie co, nie wiem dlaczego, ale ten budynek, i dobrze moi drodzy, w tym odcinku zrobiliśmy naprawdę dużo. Rozwinęliśmy tutaj edukację, przemysł, no i wielkie osiedle domków jednorodzinnych. Jest tutaj naprawdę fajny widok z tego mostu. I w następnym odcinku dalej będziemy rozszerzać nasze miasto. Dalej będziemy je powiększać. Zobaczymy, może w końcu będziemy mogli rozwinąć bardziej to osiedle. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!